Za wszystko dziękujcie Bogu. Umiłowani w Panu siostry i bracia, w sposób szczególny rolnicy, ci, którzy trudzicie się nad naszą ziemią, by wydawała jak najobfitsze plony. I wszyscy zaproszeni goście według stanowisk i godności, których po mszy świętej jeszcze raz przywita gospodarz tych dożynek, Pan Wójt naszej gminy. Za wszystko dziękujcie Bogu, a mamy za co dziękować. Od zarania dziejów ludzkości Bóg dał człowiekowi ziemię w posiadanie, aby czynił ją sobie poddaną. Obserwował pracę i rolników, i tych, którzy pracowali w winnicach i w sadach oliwnych. Patrzył na pasterzy pasących swe stada. Widział ich trud, ich mozuł, ich pot, ich uciemiężenie. I dlatego dzisiaj z miłością także na nas, tu zgromadzonych, spogląda i nam, jak ufamy, błogosławi za dar chleba, za owoc pracy ziemi, za trud człowieka, za ten pot, który wniknął w tę ziemię, by wydała obfite plony. Przynosimy dar chleba na ten ołtarz, by Pan ten chleb pobłogosławił, by uczynił go chlebem dającym życie i nie tylko to doczesne, ale to wieczne. Panie Boże, dziękujemy za młode pokolenie, które jest przyszłością polskiej wsi, przyszłością naszej ojczyzny, Kościoła i świata. Prosimy Cię, Jezu, przyjmij nasze dary i spraw, aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych dzieci. Niech powieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujący. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynieść do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tu dary, nowe wieńce żniwne, owoce, warzywa i bochny chleba. Spraw, Panie, aby nikomu nie zabrakło w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Państwo, zaproszeni goście, drodzy rolnicy, no i drodzy mieszkańcy obecni dziś tutaj w południe wśród nas. Jak co roku w Kościelcu właśnie tego dnia, 27 sierpnia, dziękujemy za tegoroczne plony, nie inaczej będzie także dzisiaj. Dożynki to jest oczywiście rok do roku czas podziękowań, ale także czas, w którym prosimy o pomyślność w kolejnych latach, o pomyślne, dobre zbiory. A zarazem to jest też i myślę, że będzie dzisiaj radość i chwila odpoczynku po waszej ciężkiej pracy, drodzy rolnicy. O właśnie, dożynki. I za tę pracę także dziś będziemy chcieli podziękować. Takim symbolem udanych zbiorów, pojednania, a także łączności z drugim człowiekiem jest bochen chleba. I ten bochen wraz z przepięknymi wieńcami, kłosami, z przepięknymi tutaj widać polnymi kwiatami tradycyjnie będą oczywiście symbolem tegorocznych plonów, tegorocznych zbiorów. Pragnę wszystkich Państwa zaprosić do tego wspólnego, głośnego, zawsze kolorowego, barwnego świętowania. W pierwszej kolejności już teraz zapraszam na scenę wójta gminy Kościelec, pana Dariusza Ostrowskiego. Szanowni Państwo, dostojni goście, drodzy mieszkańcy gminy Kościelec. Bardzo serdecznie po gospodarsku witam wszystkich Państwa zebranych na tegorocznych naszych dożynkach. Ale jak zwykle, od zawsze, jak nakazuje tradycja, najgoręcej pragnę powitać gospodarzy, rolników naszej gminy, którzy są dzisiaj bohaterami pierwszoplanowymi. Kłaniam się też nisko ich przedstawicielom i wyrazicielom naszych kościeleckich dożynek. Starostom pani Angelice Zawisnej i panu Markowi Dziesiątkowskiemu. Ze szczególną radością witam także naszych zaproszonych gości. Szanowny panie wójcie, dostojni gospodarze dożynek, starostowie, szanowna pani wojewodo, panie i panowie, zaproszeni goście, czcigodni kapłani, drodzy rolnicy. To dla mnie wielkie wydarzenie. Jak co roku spotykamy się po to, żeby dziękować Bogu w sposób patriotyczny. Jak ktoś nas pyta, jak lokalnie możemy wyrazić swój patriotyzm, to jest właśnie ten dzień dzisiejszy. Szanujemy to, co od wieków. Szanujemy społeczność. Koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne. Te wspaniałe dary w postaci wieńcy dożynkowych i dorodnych chlebów. To jest właśnie ten lokalny patriotyzm, ale również musimy pamiętać o ojczyźnie. Na szczęście mamy odpowiedzialny rząd, który dba o bezpieczeństwo zewnętrzne, militarne, wewnętrzne, bezpieczeństwo energetyczne, a wy, drodzy rolnicy, odpowiadacie za bezpieczeństwo żywnościowe. Mamy tej żywności pod dostatkiem. Minister rolnictwa Robert Telus przesyła list, którego nie będę czytał, ale wszystkich serdecznie pozdrawia, bo ja jako przewodniczący Komisji Rolnictwa współpracuję ściśle i dbamy o interesy rolników, o przyszłość. Na szczęście nie sprawdziły się zapowiadania tych, co nam źle życzyli. Donalda Tuska, który mówił, że chleb będzie po 30 zł, albo człowieka, który sprowadził na listy człowieka agrounii, człowieka nienawiści, niesłychanego awanturnika, który też groził, że będzie paliwo po 10 zł, po 15 zł. To właśnie ta nienawiść do nas, spowodowanie zamieszania, to jest właśnie to, o czym chcę Państwa uczulić, również przy tym święcie. Bo żebyśmy mogli się spotykać co roku, to musimy dbać o naszą ojczyznę, o nasze bezpieczeństwo. I możemy się cieszyć dzisiaj tym, że możemy razem wspólnie bawić się, dbać o przyszłość młodzieży, o przyszłość rodziny każdej. I to jest właśnie gwarancja tego, że będziemy odpowiedzialnymi, odpowiedzialnie w tych najbliższych wyborach
odnosić się. Polaków, bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność. Ja dziękuję panie wójcie za tą współpracę do tej pory, bo naprawdę ta współpraca samorządu i rządu jest na przyzwoitym poziomie. Inwestuje pan, zmienia pan tą gminę razem z samorządem gminy. My wszyscy jesteśmy tu po to, żeby służyć ludziom i tej małej ojczyźnie i Rzeczypospolitej. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie. Poznajmy bliżej starostów tegorocznych dożynek. Przywitajmy wielkimi brawami panią Angelikę Zawisną. Pani Angelika od 9 lat jest mieszkanką sołectwa Dąbrowice Stare, posiada ponad 3 hektary łąk oraz lasów, wykształcenie wyższe, a zawodowo pracuje w firmie Sokołów. Wolny czas przeznacza na czytanie książek lub pracę w ogrodzie. Przywitajmy także pana Marka Dzieciątkowskiego. Pan Marek z kolei wraz z małżonką Martą oraz dziećmi, trójką dzieci, mieszka w Dąbrowicach Starych, posiada małe gospodarstwo rolne, a praca na roli nie jest mu obca, ponieważ już od dziecka pomagał rodzicom w różnych czynnościach. Jest absolwentem szkoły elektrycznej, w tej branży prowadzi obecnie działalność gospodarczą, wolny czas spędza z rodziną, to wspólne wycieczki albo wypady na pływalnię jako dobry sposób na relaks. Starostowie dożynek, jeszcze raz wielkie brawa! A teraz, zgodnie z naszą kościelecką tradycją, zapraszam na scenę. Już jest wśród nas obecny zespół tańca ludowego Kościelec, a także za moment zespół Ale Babki, który przedstawi nam obrzęd dożynkowy. Pod koniec ten obrzęd oczywiście będzie połączony tradycyjnie z przekazaniem chleba starostom dożynek na ręce wójta gminy Kościelec. Zespół tańca ludowego Kościelec oraz Ale Babki. Otwierajcie wrota, niosą nam tu wieniec ze szczerego złota. Przynieśli nam wieniec kłosów naszej ziemi, ślicznie przewijany wstęgi krasnymi. Bodaj się te ręce z naszymi złączyły, co ten śliczny wieniec złotych zbóż uwiły. Grajże, grajku, graj wesoło, bo dziś wszyscy stają w koło. Plon przynieśli, plon!
Ludowego Kościelec w obrzędzie bożynkowym oraz alebarki. A już teraz zgodnie z tradycją dożynek zapraszam na scenę wójta gminy Kościelec pana Dariusza Ostrowskiego, a także starostów tegorocznych dożynek. Przypomnę, pani Angelika Zawisna i pan Marek Dzieciątkowski. Wielkie brawa! Wypieczone z tegorocznych zbiorów będą przekazywać na ręce wójta tych sołectw, jak zawsze u nas tu w gminie Kościelec kilkanaście. A więc w pierwszej kolejności zapraszam na scenę przedstawicieli sołectwa Dąbrowice Stare. Sołtysem wsi jest pani Hanna Zawisna. Przyjmij, wójcie, chleb naszej ziemi. Tobie dziś właśnie powierzyć go chcemy. Wraz z tym chlebem złotym przyjmij serca nasze. Dodamy doń potem pieśni na okrasę. Dziel więc sprawiedliwie ten bochenek duży, żeby każdy dostał na ile zasłuży. Sołectwo Dąbrowice Stare, wielkie brawa, bardzo proszę. A zapraszam już przedstawicieli sołectwa Białków Górny. Sołtysem wsi jest pani Teresa Dużyńska. Przywitajmy przedstawicieli sołectwa Białków Górny. Szanowny panie wójcie, mieszkańcy Białkowa Górnego pragną przekazać ten chleb ze zbiorów tegorocznych. Bardzo prosimy, aby wójt dzielił sprawiedliwie i w taki sposób, aby dla wszystkich starczyło. Dziękujemy. Na pewno wystarczy, bo tych posłów dzisiaj sporo, kilkanaście co najmniej, a później będzie czas, żeby je podzielić. To Białków Górny, a teraz zapraszam już na scenę przedstawicieli sołectwa Białków Kościelny. Sołtysem wsi jest pan Leszek Góralczyk. Przynosimy ten chleb z tegorocznych zbiorów za tą ciężką pracę rolników i prosimy wójta jako gospodarza o sprawiedliwy podział i żeby dla wszystkich starczyło. I również bardzo dziękujemy Białków Kościelny, a teraz zapraszam przedstawicieli Daniszewa. Sołtysem wsi jest pan Marek Mazur. Na ręce wójta przekazujemy ten chleb, owoc ciężkiej pracy rolników. Niech zostanie sprawiedliwie podzielony, żeby dla nikogo nie zabrakło kromki chleba. To Daniszew, a teraz zgodnie z kolejnością zapraszamy przedstawicieli sołectwa Dobrów. Sołtysem wsi jest pan Stanisław Klukaczyński. Wielkie brawa! Chleb powszedni to dar Boga. Jego czarna ziemia rodzi. Dany ludziom do spożycia górba rodzi. Panie wójcie, wręczamy panu ten bochen chleba z tegorocznych zbiorów, aby go pan dzielił sprawiedliwie wśród naszej gminnej społeczności. Dobrów i kolejny piękny bochen, pięknie też przyozdobiony, jak wszystkie dziś, drodzy państwo. No a teraz już zapraszam na scenę przedstawicieli sołectwa Gąsiorów. Sołtysem wsi jest pan Jacek Ziętek. Panie wójcie, przynosimy ten bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Jest to symbol trudnej i ciężkiej pracy polskiego rolnictwa. Dzielni, mądrzej, sprawiedliwie, tak aby go dla wszystkich wystarczyło. I teraz już przedstawiciele Gozdowa, sołectwo Gozdów, sołtysem wsi jest pan Mariusz Krupa. Panie wójcie, nasz włodarzu, naszej gminy i gospodarzu, przyjmij od nas bochen chleba, dziel go dobrze, jak potrzeba. A już teraz sołectwo Kościelec i tu sołtysem wsi jest pani Ewa Sobczak.
Drogi nasz gospodarzu, przyjmij ten bochen chleba i dziel go sprawiedliwie. Kolejny bochen przekazany na ręce. Sołectwo Kościelec, a teraz sołectwo Leszcze. Sołtysem wsi jest pan Ryszard Stefański. Panie wójcie, gospodarzu, przyjmij ten bochen chleba od mieszkańców Leszcz i dziel nim sprawiedliwie. Będzie podzielone już za moment. Dziękujemy, to sołectwo Leszcze, a teraz sołectwo Łęka. Sołtysem wsi jest pan Janusz Świątek. Gospodarze, przyjmij ten chleb od rolników Łęki i dziel go sprawiedliwie i równo dla wszystkich. A teraz sołectwo Marianpol, sołtysem wsi jest pan Maciej Spławski. Panie wójcie, przyjmij od wsi Marianpol ten bochenek chleba i dziel go sprawiedliwie. Widzę, że z nami są też przedstawiciele sołectwa Police Średnie. Również przywitajmy brawami. Sołtysem wsi jest pan Tadeusz Krygier. Panie wójcie, przynosząc ten bochen chleba, symbol pracy rolnika, prosimy, aby był godnie i sprawiedliwie podzielony. Dziękuję. A teraz już za moment przedstawiciele sołectwa Różków. Pierwszy z sołtysem wsi jest pani Ewa Fabiańska. Dzień dobry, panie wójcie. Ten chlebek jest upieczony z tegorocznych zbiorów. Jest dobrze ugnieczony, świetnie wypieczony. Proszę kroić, częstować, żeby goście mogli go smakować. No i pięknie. Jeśli uczciwie wygniecione, upieczone, to na pewno będzie pyszne. To Różków pierwszy, a z nami oczywiście również przedstawiciele Różkowa drugiego. Zapraszam na scenę. Sołtysem wsi jest pani Krystyna Dzikowska. Drogi gospodarzu, przynosimy ten chleb z tegorocznych zbiorów. Prosimy, abyś tak dzielił, żeby wszystkim starczyło. I zapraszam na scenę teraz przedstawicieli sołectwa Straszków. Sołtysem wsi jest pan Dominik Kostrzewa. Gospodarzu, przyjmij ten bochen chleba, wypieczony z tegorocznego zboża. Dziel nim sprawiedliwie, aby nikomu go nie zabrakło. I też dziękujemy. Pięknie przyozdobiony kolejny bochen chleba. Różków drugi, Straszków, przepraszam, tak teraz. A w kolejce przedstawiciele sołectwa Trzęśniew. Sołtysem wsi jest pan Zenon Stachowiak. Przynosimy bochen chleba z tegorocznych żnik. Ciężka praca rolników i oczywiście dar od Boga. Prosimy o sprawiedliwe podzielenie wobec wszystkich nas tu obecnych. To Trzęśniew, a na scenie już przedstawiciele Trzęśniewa Małego. Sołtysem wsi jest pan Kazimierz Łakomczyk. Panie wójcie, wręczamy ten duży bochen chleba z tegorocznych plonów i prosimy o sprawiedliwe podzielenie między wszystkich mieszkańców gminy. I zapraszam już na scenę przedstawicieli sołectwa Tury. Sołtysem wsi jest pani Magdalena Jasińska. Szanowny panie wójcie, na pana ręce składamy ten bochen chleba jako symbol wdzięczności mieszkańców Tur za tegoroczne zbiory. I ostatni, ale bardzo piękny bochen chleba przekażą na ręce pana wójta przedstawiciele sołectwa Waki. Sołtysem wsi jest pani Agnieszka Cicha. Również wielkie brawa.
Panie wójcie, na ręce pana składamy ten chleb w podziękowaniu za tegoroczne zbiory i prosimy o sprawiedliwy podział. A ja przypomnę, drodzy państwo, korzystając z tej chwili, że chleb to jest w Polsce od lat, od wieków taki szczególny, wyjątkowy symbol. To jest symbol urodzaju, to jest symbol dostatku, to zarazem jest także symbol szacunku oraz oddania miłości do ziemi, miłości do tego, co regionalne, lokalne, do naszej ojczyzny. Taki nieodłączny element od wieków polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Piękna, wielka symbolika. Udało się już ten chleb podzielić. Za chwilę będziemy mogli to na pewno zobaczyć. O właśnie. Chleb podzielony z tegorocznych zbiorów do Żynki gminy Kościelec. Wielką przyjemnością panią Anetę Niestrawską, wicewojewodę województwa wielkopolskiego. Szanowni państwo starostowie, szanowny panie wójcie, gospodarzu tych przepięknych, tradycyjnych dożynek, szanowni księża, panie starosto, panie przewodniczący, panie radny, wszyscy dostojni goście, a przede wszystkim drogie rolniczki, drodzy rolnicy, szanowne panie z kół gospodyń wiejskich, wszyscy państwo zgromadzeni na tym przepięknym rolniczym święcie. Dzisiaj jesteśmy w jakże urokliwej gminie Kościelec. Urokliwej na mapie całego powiatu kolskiego. Urokliwej tradycjami, urokliwej wieloma walorami, ale też gminie rolniczej, bowiem sam powiat kolski to powiat rolniczy w 80% i tutaj rolnicy przede wszystkim i nade wszystko swoją pracą, swoim wysiłkiem zasługują na słowa uznania, na najlepsze słowa, które chcę dzisiaj do nich skierować, za trud, za znój, za ciężką pracę. Ale szanowni państwo, w tej gminie też jest wspaniały gospodarz. Gospodarz, który dba o rolników, dba o mieszkańców, który wnioskuje o różne środki, żeby państwu żyło się lepiej. Ale dzisiaj przede wszystkim święto dziękczynienia, święto plonów. Chcemy dziękować rolnikom. Dlatego to im się kłaniamy, to im dziękujemy. Dzisiaj jest, szanowni państwo, gorąca temperatura. Przemierzając Wielkopolskę i będąc na dożynkach, wielokrotnie ta temperatura była bardzo doskwierająca. Ponad 30 stopni czasami, ale dlaczego o tym mówię, szanowni państwo? Bo rolnicy właśnie w takich warunkach często w pocie czoła pracują. Dlatego to święto jest takim dziękczynieniem, takim pięknym oddaniem hołdu im, pięknym oddaniem naszych słów podziękowania, które dzisiaj do nich kierujemy, żeby im się jak najlepiej żyło, żeby im się jak najlepiej gospodarzyło. A wy, szanowni rolnicy, jesteście przecież uznawani nie tylko na rynkach krajowych, ale również na rynkach międzynarodowych. Drodzy państwo, po tak pięknych słowach pani wicewojewody trudno się wyrazić. Powiem tak, dzisiaj jest dzień, który warto odnotować. To jest też dzień, kiedy warto zapamiętać. Dzień, w którym powinniśmy uczcić to święto z panem wójtem, z panami, z paniami samorządowcami, z panią wicewojewodą oczywiście i z wszystkimi państwem. Drodzy państwo, nazywam się Robert Popkowski, jestem radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i mam ogromną przyjemność dzisiaj to świętować, święto z państwem. Trudniej rozwijać polską wieś, kiedy zna się jej potrzeby, potrzeby jej mieszkańców. Szanowni państwo, dziś polska wieś godnie zasiada przy stole dożynkowym, który jest budżet państwa. Podatki zapłacone na wsi wracają na wieś w postaci inwestycji. Władze powiatu oprócz tradycyjnego Szczęść Boże mają dla państwa jeszcze wiele innych podziękowań. To prawie 300 milionów pozyskanych dotacji w większości rządowych i budżetu państwa.
to dla was, dla mieszkańców gminy, dla mieszkańców powiatu. Takiego wsparcia rządowego wieś Polska nie widziała, szanowni państwo. Nie chcemy, żeby było porówno, wieś i miasto. Chcemy, żeby było sprawiedliwe, każdemu według potrzeb. Szanowni państwo, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Kilkadziesiąt milionów w powiecie kolskim, również w gminie Kościelec. To między innymi ścieżka rowerowa z Różkowa do Daniszewa i Łęki. To między innymi rozbudowa drogi Kościelec-Gąsiorów. Rządowy Fundusz Polski Ład, Fundusz Inwestycji Strategicznych. Szanowni państwo, budujemy drogi, ścieżki rowerowe, chodniki, między innymi Dobrów, Różków. To obwodnica miasta Koła za ponad 220 milionów. Szanowni państwo, to dla mieszkańców wsi, to dla naszych dzieci, to dla nas. To tu w gminie Kościelec mamy najwięcej ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie kolskim. Powstanie także długo wyczekiwana poprawa bezpieczeństwa przy szkole podstawowej w Trzęśniewie. Ze zdwojoną siłą remontujemy drogi powiatowe. Fundusz przewozów autobusowych. Przewozimy jako organizator w imieniu rządu 160 tysięcy mieszkańców. Przede wszystkim uczniów do szkół średnich. Szanowni państwo, jedni likwidowali połączenia autobusowe, my je przewracamy. Między innymi drogę trasę PKS Krzymów, Kościelec, Koło. Kolski Szpital. Szanowni państwo, środków własnych, rządowych i unijnych zainwestowaliśmy w szpital ponad 20 milionów złotych. Zakończyliśmy salę porodową. Wyremontowaliśmy chirurgię. Zakończyliśmy blok. Kilkunastoletnie karetki wymieniliśmy nowe. Cztery nowe karetki służą mieszkańcom powiatu kolskiego za blisko 2 miliony złotych. Szanowni państwo, w tej chwili remontujemy oddział wewnętrzny za blisko 5 milionów złotych. I to będzie pierwsza część, żeby mógł oddział funkcjonować, żeby szpital mógł leczyć ludzi. W szkołach za milion złotych, poza miliony złotych, grube miliony złotych. Remontujemy i budujemy nowe inwestycje. Remontujemy tak, żeby szkoła była przyjazna uczniom i żeby była tania w utrzymaniu przy dzisiejszych kosztach. Tylko w lipcu i sierpniu złożyliśmy wnioski za 96 milionów złotych dla polskiej wsi, dla gminy Kościelec. Wszystko po to, aby polska wieś się rozwijała, żeby była skomunikowana z miastem i bezpieczna, aby młodzież mogła korzystać z bogatej oferty edukacyjnej, a mieszkańcy, którzy będą potrzebować pomocy medycznej, mogli mieć doskonale wyposażony szpital i zmodernizowany. Te działania pozwolą czynić polską wieś miejscem godnym, bezpiecznym i przyjemnym do życia. Na koniec, w poczuciu spełnionego obowiązku, z godnością i poszanowaniem każdego mieszkańca gminy Kościelec, mogę powiedzieć: szczęść Boże, udanych dłużenek państwu życzę. Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrowic Starych na początek, a następnie będą też przyśpiewki od Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrowa i KGW z miejscowości Waki, również jak co roku z nami. Dzisiaj tu w Kościecu obchodzimy święto.
Szczęście weszło znów pod szczepem, ludzkie twarze uśmiechnięte. Szczęście weszło znów pod szczepem, bo las krzemnie za oranem. Jarno ziemię w ziemię spływa, by na lato szumić łamem. By na lato szumie zwane, by znów były wielkie śniwa. I tak od początku świata rośnie wolum chleb powszedni. Łoba ręce skosą brata, by chleb jedli również niebi. Łoba ręce skosą brata, by chleb jedli. Próbujemy księży, sołtysów, no i naszych mieszkańców. Już są okrzyki, już jakieś... Ale panie mają tej energii, normalnie cały rok kumulowana chyba, tak mi się wydaje. No właśnie, tak.